Przesympatyczną uroczystością wręczenia certyfikatów zakończono kurs Samoobrona kobiet, jaki został zorganizowany przez Suwalską Wojskową Komendę Uzupełnień. Kurs odbył się w ramach drugiej ogólnopolskiej edycji programu bezpłatnych szkoleń płci pięknej w zakresie samoobrony. Podziękować paniom za udział, za taką frekwencję, bardzo wysoką moim zdaniem, bo na zajęciach uczestniczyło ponad 30, na każdym zajęciu ponad 30 kobiet. To jest bardzo wysoka frekwencja. Chciałem podziękować instruktorom, którzy bardzo mocno przykładali się do tego, żeby podnieść poziom sprawności fizycznej i nauczyć tej samoobrony. Wielkie dzięki. Byli to żołnierze 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz z 12 Batalionu Lekkiej Piechoty. Chciałem tu podziękować również dla służby medycznej, która zabezpieczała w sposób dzielny te zajęcia, szczególnie tutaj Adrian Budzki i jego zespół. Oraz wszystkim innym, którzy pomagali, żeby to wszystko się odbyło. Egzamin w minioną sobotę zdało kilkadziesiąt pań. Przez 4 miesiące uczyły się pod okiem kaprala Andrzeja Gajewskiego, instruktora Krav Magi, Terytorialsa. Przede wszystkim, jak to zawsze bywa w treningu z kobietami, na początku staramy się pracować nad agresją i poziomem tej agresji. Po prostu chcemy paniom uświadomić, że w momencie zagrożenia muszą wejść swoją agresją na poziom agresora, na poziom osoby, która ich atakuje, żeby móc się efektownie bronić. Nie skupiamy się na super technice, na pracy sparingowej, uderzeniowej, typowo pod sport. Głównie pracujemy nad jakościową samoobroną, czyli najprostszy system do nauczania, najbardziej skuteczny, to system Krav Maga, czyli mówiąc po polsku walka wręcz. W wojsku realizujemy ten temat jako temat czwarty z wychowania fizycznego, czyli walka wręcz, więc to nie było dla nas obce. To było coś, co uskuteczniamy na co dzień i jesteśmy w tym na pewno dobrzy. W uroczystym wręczeniu certyfikatów wzięli też udział oficerowie, między innymi Wojskowy Komendant Uzupełnień. Na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień Suwałka, bo Wojskowa Komenda robiła nabór, istnieje informacja o tym, że ten wasz kurs, ta druga edycja ma miejsce, a lada moment, mam nadzieję, ukaże się kolejna informacja, że rozpoczynamy trzecią edycję. Trzecia edycja. Na zakończenie zarówno panie, jak i instruktorzy oraz oficerowie nietypowo podziękowali sobie za współpracę i pożegnali się ze sobą. Raz! Raz! Dwa! Trzy! Niewykluczone, że Suwalska WKU zorganizuje kolejny taki kurs w ramach trzeciej ogólnopolskiej akcji MON. Celem tego projektu jest promowanie obronności oraz kształtowanie świadomości obronnej społeczeństwa. Instruktorzy mają za zadanie zapoznać kobiety z podstawami walki wręcz w bliskim kontakcie, nauczyć je podstawowych technik samoobrony. Podczas zajęć kobiety są uczone, jak adekwatnie reagować na zagrożenia, kształtowane i trenowane są ich nawyki obronne. Kurs oparty jest na technikach wywodzących się z Krav Magi. Ta sztuka walki może być z powodzeniem stosowana w skutecznej samoobronie. Nie wymaga od adeptek szczególnych warunków fizycznych, szczególnej kondycji czy wydolności organizmu. Każda z pań, które ukończyły kurs, w ocenie instruktora jest w stanie podjąć skuteczną obronę przed agresorem. Mówimy dosyć często, że wiek i kondycja nie ma znaczenia, bo każdy ma przecież prawo się bronić. Tak naprawdę nazywanie słabej płci też po tych zajęciach wiem, że jest nieadekwatne, bo panie doskonale sobie radziły z różnymi zadaniami. W dniu dzisiejszym musiały pokonać 100-metrowy odcinek toru biegowo, sprawnościowo i na końcu była jedna z form zagrożenia. I bez względu na wiek, bo mamy przedział wiekowy dosyć duży, myślę, że od 11 do 50 ponad lat i wszystkie panie sobie doskonale poradziły z tym zadaniem. Tak jak powiedziałem, każdy ma prawo do obrony, więc jesteśmy w stanie nauczyć każdego.